Dobry wieczór Państwu, ale ten czas ucieka. Dopiero zasiadaliśmy przy wigilijnym stole, a dziś już ostatni dzień naszego odpoczynku. Jutro znowu wracamy do pracy, ale nim to się stanie, proszę obejrzeć dzisiejsze wydanie Wiadomości Regionalnych. Sylwia Przytarska, zapraszam na serwis. W dzisiejszym wydaniu seniorzy z Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świątecznie. Zapraszam księdza dziekana Stanisława Brujnara. Bardzo proszę. Ponieważ już w tytule dzisiejszego spotkania jest mowa o Betlejem, chcielibyśmy się tak duchem, myślami przenieść w okolice Betlejem i posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Ewangelia. Ale bardzo proszę. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielką rządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd i go świeciła tak, że bardzo się przestraszyli, lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Dziękuję, proszę. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, życzę wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech dzieciom Jezus umacnia w sercach miłość, krzewi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Maria wyprasza potrzebne łaski, moc na trud każdego dnia. A ponieważ raczej nie spotkamy się na przełomie roku, dlatego już dzisiaj życzę Państwu z całego serca szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń, sukcesów w życiu osobistym, a dla tych, którzy pracują, również sukcesów w życiu zawodowym. Wszystkiego dobrego. Maluszki, jako ręka bliska.
Pana, syna kołysała.
Stanisław Maciuszon. Szanowni Państwo, ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Święta Bożego Narodzenia, święto Bożego Narodzenia, Wigilia, ma wtedy sens, kiedy świętujemy razem. Mam wielką nadzieję, że w te święta nikt nie pozostanie samotny, głodny. Jestem w ogóle pod wrażeniem, jak żary przygotowują się do świąt. Wszędzie odbywają się Wigilie, śpiewamy kolędy. Może nie wszędzie tak pięknie jak tutaj, ale zapraszamy też i powiatusz, jak Państwo dacie nam pośpiewać, bo inaczej się pracuje cały czas te kolędy. Słyszymy, wczoraj mieliśmy piękną uroczystość u księdza kanonika, harcerze przynieśli z Betlejem światełko pokoju. Ja bym chciał życzyć wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom Żar, żeby te światełko pokoju trafiło do wszystkich serc. Myślę, że całkowicie inaczej się układa świętowanie, dobre życie, kiedy mamy ten pokój w sobie. Wszelkie inne problemy już jakby mają inne znaczenie. Życzę Państwu, żebyście świętowali w rodzinnym gronie, oczywiście śpiewając kolędy. Nowego roku, nie będę jeszcze składał życzeń, bo mam nadzieję, że zaprosicie, jeszcze się spotkamy. Są święta, jest choinka. No to też i wypalone prezenty. Tutaj chciałbym dla wszystkich słuchaczy. Dla każdego, ale fajnie. Ufundować bezpłatne karnety na basen. Tylko... Mam tylko taką prośbę. Też od nowego roku chcę zacząć uczęszczać na basen i uważajcie, bo miejsca nie podtopili. Także pani Daniela, na pani ręce tutaj do wszystkich, już imieniu każdy. Wszystkiego najlepszego. Chciałem ją zatrzymać, cała wieś się śmiała.
Nie wiesz, że w końcu maja odratują czajki? Chciałem świerszcza posłuchać. Chichotały drzewa. Chciałem niebo przygarnąć, ale pomyślałem, tylko na Wigilię pierwsza gwiazdka w twoich oczach. Chciałem babcię mieć, taką przedwojenną, ale po wojnie do Jezusa poszła, nie do mnie. Wszystko się pozmieniało. Nie ma małych dworów pachnących owocami i pastą do wody. Zazdrostkami w oknach, z lawendą w zasadzie. Kościół też nieco inny, spokojny, choć przecież bez cichej i dyskretnej prababci łaciny. Stara się, by Boga było lepiej widać. Lecz Bóg kocha naprawdę, więc jest niewidzialny. Dworce przebudowano. Już nie mogłem trafić na peron, gdzie kogoś żegnałem na zawsze. Długopis Skarierowicz, nieboszczyk Atrament. Niebo, morze i góry zostały te same. Przyszła mi na Wigilię. Zimnięta, głuchociemna, z gwiazdą jak z jasną twarzą, Wigilia przedwojenna, z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii, z sercem, co nigdy umrzeć nie potrafi, z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu, z przedpotopowym świętym, z Piłsudskim w kalendarzu. Z mamusią, co od nieszczęść zasłonić chciała łzami, podając barszcz czerwony, co śmieszył nas łóżkami. Z lampą, szczelnikiem starym, wydatnym chyba nie był, z całą rodziną jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebu. Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę, nad wszystkie figi z makiem, dziś już osobowe. Przyszła, usiadła sobie, jak żołnierz przemilczała. Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała. Thank you.
Czas wiadomości dobiegł końca. Ponieważ to ostatni dzień świąt, wielu z naszych bliskich czeka powrót do domu. Życzę, aby dojechali cali i zdrowi. Miłego wieczoru, do zobaczenia jutro. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.